Siema, jesteśmy we Wrocławiu. Jest z nami Pichu. Siemanko. Pichu, wspominałeś, że nie jesteś pewny co do gościnnego występu, znaczy udziału Jamala. Słuchaj, bo to tak jest. Z Miodem w ogóle bardzo się szanujemy i ja jestem jego fanem. On też szanuje to, co robię, ale czasami życie nie pozwala nam na to, żeby, wiesz, gdzieś się tam przeciąć w studiu i to zgrać. Ostatnio jednak było kilka sytuacji, kiedy mogliśmy się spotkać, porozmawiać i wszystko wskazuje na to, że będzie nawet w dwóch utworach na płycie, także zobaczymy. No, mam nadzieję, że będzie, bo bardzo mi na tym zależy. Wiem, że dużo wniesie do mojej płyty, jeżeli się na niej pojawi, także czas pokaże. Po Kwiata Zła mówiłeś, że to twoja ostatnia płytka, tymczasem planujesz wydać trylogię. Czym się inspirowałeś? No przede wszystkim sukces, który osiągnąłem komercyjny, czyli ilość koncertów, które grałem w ubiegłym roku. I jeżeli chodzi o sprzedaż płyty, no pierwszy raz mi się zdarzyło tak, że płyta naprawdę sprzedawała się doskonale, wydawca był zadowolony, status złotej płyty. To wszystko wpłynęło na to, że jednak porzuciłem jakby zamiar skończenia kariery. I miałem po prostu, wiesz, inspirację i zmobilizowało mi to do tego, żebym usiadł i, wiesz, dalej pisał. Bo nie ukrywam, było tak, że chciałem to wszystko, wiesz, gdzieś wysłać w diabli, rzucić to i tyle, no. Po Kwiatach Zła zagrałeś kilkadziesiąt koncertów. Ja w ogóle wspominam całą trasę Kwiatów Zła bardzo dobrze. Każdy koncert był wyjątkowy, ludzie doskonale nas przyjmowali. Także nie mam jakiegoś jednego specjalnego koncertu. Gdziekolwiek byliśmy, wspominam każde miasto bardzo dobrze i dla mnie to było przeżycie. Nigdy wcześniej nie miałem żadnych tras koncertowych, także tym razem udało się. Kwiaty Zła były sukcesem. I tyle mogę powiedzieć na temat trasy koncertowej, która miała miejsce. W takim wypadku, czy znasz już jakieś szczegóły dotyczące kolejnej trasy koncertowej? Wiesz, to nie będzie taka trasa koncertowa. Oczywiście gramy cały czas koncerty, cały czas ludzie nas zapraszają do różnych miast. To nie będzie trasa koncertowa sensu stricte, czyli jeden organizator i jakby wszystko po jakby trasa nazwana i, wiesz, gramy trasę dowód rzeczowy. W moim wypadku jest tak, że na szczęście nie muszę tego sam organizować. Ludzie się zgłaszają z różnych miast i wygląda to na trasę, aczkolwiek jest to dość przypadkowe. Po prostu mamy terminy zajęte, ludzie do nas dzwonią, zapraszają nas na koncerty i my mówimy, że to jest trasa, a tak naprawdę to są różni ludzie, którzy nie mają ze sobą kontaktu, po prostu tak nam się układa. Rozumiem. Czyli bardziej spontanicznie. Tak, spontanicznie. Nie potrzebujemy na szczęście w tej chwili sami siebie organizować żadnej trasy. Gramy spontanicznie. Pytanie z innej beczki. Najlepsza impreza, na jakiej byłeś w tamtym roku? Wydarzenie kulturalne? No Hip Hop Camp. Na pewno było to dla mnie jakby wydarzenie tego typu, że zaproszono mnie na koncert na jedno z największych wydarzeń hip-hopowych na świecie. Chyba największe w Europie. Także, no jak w Europie, to i na świecie. Jakie marki ciuchów lubisz najbardziej? Co preferujesz? No słuchaj, jeżeli chodzi o ciuchy, to nie ukrywam, szafa u mnie się nie zamyka. Mówię to o swoich sponsorach, ale na szczęście jest tak, że te ciuchy, które od nich dostaję, to są moje ulubione ciuchy i bardzo lubię w nich chodzić. Czyli nie ma takiej sytuacji, że dostaję i wieszam to i nawet nie zaglądam do szafy, bo mi się to na przykład nie podoba, co nie? Czyli przede wszystkim 100%. Teraz ostatnie ubrania, właśnie koszulka polska, jedna z moich ulubionych koszulek. Zażyczyłem sobie, że chcę mieć ich kilka, cały czas je noszę. Także New Era, eleganckie koszulki, czapeczki. K1X z ostatnich ubrań, które noszę. 100% już mówiłem, Guru Gomez, nowa linia. Także wiesz, no, to co dostaję od sponsorów, dla mnie jest ok i bardzo chętnie to noszę. Tyle.
W jednym z ostatnich wywiadów wspominałeś, że zamierzasz odwiedzić Hadę w zakładzie karnym. Czy mógłbyś powiedzieć, czy doszło do spotkania? Tak, byłem u niego. Wszyscy macie pozdrowienia od Hady. Czuję się tam na tyle, na ile może się czuć dobrze w więzieniu, także jest wszystko ok, doskonale sobie tam daję radę. Pozdrawiam wszystkich fanów, którzy przesyłają mu życzenia. Co mogę powiedzieć od siebie jako jego przyjaciel, który go odwiedza? No, dla mnie to jest przykra sprawa, no ale tak jak mówię, na szczęście on sobie tam doskonale radzi, cały czas pisze jakieś teksty. Liczymy na to, że jeszcze wyjdzie w tym roku, może się uda. W najgorszym wypadku jest to kwiecień 2011, czyli jeszcze musimy trochę poczekać. No ale tak jak mówię, trzymamy kciuki, mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i w tym roku go zobaczymy i będzie nagrywał dalej.